Siemanko, słuchajcie, jest akcja. Mój chrześniak miał urodziny i w tym roku postanowiłem, że na prezent odpicujemy mu kompa. Kupiłem nową obudowę, zobaczycie co wybrałem. Jest też moja IT torba do zadań specjalnych. Także jedziemy na akcję. Jego w tej chwili nie ma, jest na wakacyjnym wyjeździe. Więc robimy mu włam na pokój, zabieramy kompa do studia, przerabiamy, ustawiamy na miejscu i czekamy aż wróci. Tak wygląda aktualny setup. Mikrofon SPC, głośniki Logitecha, słuchaweczki SteelSeries wraz z myszką Lix. To akurat był prezent na poprzednie urodziny ode mnie. Esperanza Zodiac, dobrze znana na moim kanale, o niej też był film. To również jest prezent ode mnie. I dzisiaj po prostu dokończymy dzieło. Generalnie na przeprowadzenie całej operacji miałem zaledwie kilka godzin, a i decyzja o jej nagraniu była spontaniczna, przez co materiał jest troszeczkę chaotyczny, dlatego będę dopowiadał różne rzeczy w formie lektora. Miłego odbioru. Tak właśnie wygląda aktualna skrzynka. Oprócz aspektów wizualnych poprawimy kulturę pracy. Podczas gier ten zestaw generuje hałas, który słychać w sąsiednim pokoju. Posłuchajcie. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Mamy już rozłożonego naszego kompo na części. I tak jak słyszeliście, próbka wymiana obudowy to nie tylko zabieg tutaj wizualny, ale przede wszystkim chodzi też delikatnie o poprawienie kultury pracy, bo zobaczcie, jak na przykład te wentylatory są już zajechane. Teraz usłyszycie, jak tłuką się w nich łożyska, bo one już mają po prostu luz na ośce wirnika. I to dość spory. No ale to, że szumią, to jest jakby jeszcze dodatkowy ich minus. I ten komputer naprawdę na żywo chodzi jak taki mały odrzutowiec. W sytuacji wcale nie poprawia fakt, że mamy tutaj zainstalowany box od Intela, który też czuje, że już czasy swojej świetności ma delikatnie za sobą. Wyczyścimy to wszystko, ale ja tego tak nie zostawię. Mam parę części, które myślę, że zaadoptuję tutaj, mimo że nie miałem początkowo takich planów. Także dołożymy na pewno jakieś fajne chłodzenie, które będę miał gdzieś na stanie i będzie pasować pod tą podstawkę. I jeszcze parę gadżetów, żeby to nie było takie wprost wymiana obudowy, tylko żeby po prostu dołożyć od siebie troszeczkę więcej. Dobra, biorę się za czyszczenie tych komponentów i potem rozpakowujemy nową obudowę i bierzemy się za montaż całości. Ja akurat wiedziałem, że ten komputer niedawno, może z miesiąc temu, przeszedł gruntowne czyszczenie środka, więc tylko takie delikatne poprawki wszystkiego na świeżo, tak naprawdę no już sam proces miałem dużo ułatwiony, bo tak jak mówię, był wcześniej przedmuchiwany, ale jak wiadomo, małe poprawki nigdy nie zaszkodzą. Zrzucimy sobie chłodzenie, bo wiem, że było tylko przedmuchane, pasta nie była wymieniona, także zrzucimy, wymienimy pastę, zobaczymy, jak się będą miały temperatury po naszych modyfikacjach. Oprócz tego, że płyta główna była troszeczkę źle przekręcona, dlatego wyszła nam z dystansami, to widzę też, że chłodzenie jest źle założone.
Przejdźmy teraz do omówienia specyfikacji. Podstawę stanowi płyta główna MSI H87M G43, soket 1150 pod procesory Intel Core 4 generacji. Karta graficzna to 3GB GeForce GTX 1060 w wydaniu WindForce OC od Gigabyte'a. Pamięć operacyjna to dwa moduły G-Skill Trident X DDR3 1600 MHz o łącznej pojemności 16 GB. Procesor, który doskonale sobie radzi jak na swoje lata, to Intel Core i5 4670K. Do tego mamy dwa nośniki danych, 1TB HDD od Seagate oraz 256 GB w SSD od Kingstona na system. Z dodatków mamy jeszcze kartę Wi-Fi na PCI Express od TP-Linka, a wszystko zasila semi-modularny zasilacz Silentium PC Supremo FM2 o mocy 550 W. Obudowa, jaką wybrałem, to Crux Cosmo. Szukałem małej litrażowo skrzynki pod płyty Micro ATX ze szkłem na boku. Więcej szczegółów i krótką recenzję tej skrzynki znajdziecie w moich filmach. A teraz zapraszam Was na ponowny montaż tego peceta. Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win at life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean, and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to fill, I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Słuchajcie, mamy generalnie część efektu już widoczną. Tutaj jedną w zasadzie nieplanowaną rzecz dołożyłem, czyli swoje chłodzenie od Spartana. Ja i tak go nie używam, a myślę, że poprawi nie tylko kulturę pracy, ale i same temperatury procesora. Komputer będzie i chłodniejszy, i cichszy, więc uznaję to dołożenie tego elementu za oczywisty plus. Oprócz tego nie wiedziałem od początku, że ten wentylator jest zasilany tylko i wyłącznie wtyczką, która powoduje mu obroty. Nie możemy w ogóle sterować jego kolorystyką. Do tego mamy również Spartana, który jest podłączony tylko pod zasilanie obrotowe, więc nim też nie możemy sterować. Dlatego postanowiłem, że wykonam jeszcze jedną modyfikację. Włożymy kontroler ARGB na pilota, mam od Cruxa oryginalny, także będzie bardzo fajnie pasował. Wymienimy ten wentylator na bodajże Lunara, którego mam też u siebie. Podłączymy ten razem z naszym Lunarem pod kontroler. Dołożę jeden pasek ARGB od Silentium PC, którego też mam. Więc efekt będzie jeszcze dużo, dużo lepszy. Oprócz tego za chwilę odłączę jeszcze nasze kolorowe kable, które są na dole. Owinę je czarnym peszlem, żeby mnie nie kuły w oczy, bo ja wiecie sami dobrze, że ja w obudowach mam z tym bardzo duży problem, że tutaj są właśnie kolorowe przewody. Więc tak naprawdę oprócz obudowy doszło jeszcze parę rzeczy, które muszę dołożyć do tego projektu. Doszło nam chłodzenie, dojdzie nam wymiana przedniego wentylatora, dojdzie nam pasek LED-owy, kontroler ARGB. Musiałem dołożyć jeszcze swoje kable SATA, akurat miałem nówki sztuki nieśmigane, ponieważ tamte co tutaj były, raz, że miały paskudne białe wtyczki, a dwa były kątowe i tutaj nie znalazły po prostu zastosowania, nie byłem w stanie tego podłączyć. Więc sami widzicie, że czasami oprócz obudowy trzeba dołożyć jeszcze te parę elementów, żeby to wszystko spiąć w jedną całość. Więc w koniec końców wyszedł jeszcze lepszy prezent. Dołożę jeszcze jeden wentylator na tył, wyciągający powietrze z obudowy, bo jest moim zdaniem tutaj konieczny. No to co? Wracamy do roboty. Generalnie
To już po nazwie tego wentylatora powinienem się zorientować, że on nie jest RGB. On nazywa się Krux Static Rainbow. Także to wylatuje i wjeżdża Krux Lunar. Niestety mam tylko jeden, więc na tył pójdzie wentylator, który się świecił nie będzie. Do tego dorzucam oryginalny kontroler ARGB Kruxa, sterowany radiowym pilotem. Miałem dać ten używany wentylator na tył, ale po zamontowaniu okazało się, że jest mega, mega głośny, mimo tego, że go bardzo dokładnie wyczyściłem, to łożyska już mają dosyć. Ale u mnie w półeczce znalazła się jeszcze nowiutka Sigma Pro. Jest to idealnie ten sam wentylator, tylko oczywiście, słuchajcie, nowy. Tu nie słychać nic, natomiast jak poruszamy tym, jest różnica, nie? A no właśnie, więc będzie na pewno dużo, dużo ciszej. I dotarliśmy do efektu końcowego. Zostało tylko czekać na reakcję. Włącz kompa. Tam przycisku nie znajdziesz. Co jest, Bogiem? Dziękuję. Włączę ci światło. O kurde, lewe. Wow. Dziękuję.